Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia, dzisiaj ze mną Allegrini, król jeżeli chodzi, dla mnie król jeżeli chodzi o usuwanie insektów, kozak, mistrz, łobuz niesamowity. Wcześniej widziałeś kilka filmów, jak radziły sobie produkty z owadami. Na tym filmie, tak jak na Afix Protect, ten samo auto, te same, można powiedzieć, owady, tylko prawa strona. Owady przetrzymane tydzień. Zobacz, jak ten łobuziak sobie poradził. A na koniec takie moje podsumowanie, jeżeli chodzi o usuwanie owadów i jak ja to widzę. Mistrzunio, co do samego produktu, pH srogie, teraz tak, zapach, tragedia, dramat, naprawdę miażdży. Co do produktu, no kozak, no robi to co powinien. Dla mnie na chwilę obecną to jest produkt, który, jeżeli chodzi o owady, które naprawdę siedzą na tym aucie długo i są wżarte, jest mistrzem. Kolejna rzecz, czy ja używam takich produktów? Nie. Bo ja nie pozwalam sobie, żeby mi owady gniły tydzień czasu na aucie, więc jeżeli przyjedzie jakieś auto od znajomego z taką akcją, to właśnie albo wpada ten produkt, albo TFR. Z oprysku i z banieczki. Robi naprawdę podobną akcję, więc dla mnie kupowanie takich produktów, no może i ma sens. Ma sens, jak nie myjesz auta na podwórku i na myjni, zdecydowanie polecam. Ten produkt nie narusza, jeżeli nie dotkniesz gąbką, czyli nie zrobisz nic mechanicznie, nie naruszy ci wosku czy tam powłoki. Jeżeli myślę, zacząłbyś, bo tu jest gdzieś opisane, żeby przemyć, nie róbmy takich rzeczy. On wystarczająco zmiękcza, robi to naprawdę bardzo dobrze. Teraz tak, jeżeli chodzi o owady. Tak naprawdę, jeżeli chciałbym się bawić do bieżącego mycia, tak jak widziałeś, no był, pojawił się film z plakiem do owadów. Plak na owady. Moim zdaniem kozak. Neutralne pH fantastycznie usuwa owady. No zapach może nie jest cudowny, ale jest rewelacyjnym produktem. I cenowo też wygląda to bardzo korzystnie, więc
do bieżącego, ja osobiście, jakbym miał usuwać do bieżącego usuwania owadów, używałbym plaka. Do takich mega zaschniętych, które naprawdę gniły, bo nie miałeś opcji, żeby umyć. Ja na przykład celowo przetrzymałem to auto i zdecydowanie Allegrini, produkt, który jest warty swoich pieniędzy. No tutaj cena jakość to w ogóle on nie ma konkurencji. Za niego dałem chyba 18 zł za litrową butelkę. Produktu nie schodzi dużo, niestety śmierdzi, ale robi mega robotę. Zresztą FX Protect zarzuciłem na prawą stronę w mańku i poprawiłem tym produktem. Miazga, no po prostu tak naprawdę po FX Protect owady znikły tyle, co zrzuciła myjka. O, może tak. A ten produkt rzeczywiście je rozpuszcza i robi to, co powinien. No dobrze, nie będę przynudzał. Moją subiektywną opinię znasz, jeżeli chodzi o owady. Ja takich produktów nie używam. Tak jak mówię, no nie dopuszczam do tego. Chyba że przyjeżdża auto, które rzeczywiście tego wymaga, to wtedy wskakuje taki produkt albo z oprysku piana zasadowa, która robi to samo. Więc ja osobiście u siebie tak naprawdę nie widzę takich produktów, no bo bez sensu, bez sensu. Ale fajna sprawa właśnie, jak gdzieś jedziesz w trasę, powiedzmy. Tak jak nieraz się wyjeżdża na wakacje, ciśniesz powiedzmy 600 km. Nie ma szans, żeby tych owadów nie złapać. Wtedy na miejscu, tak, podbijam na myjnie, żeby spłukać same owady, bo auta nie myję. Same owady, żeby mi nie przyschły, to wskakuje albo właśnie plak, albo ten produkt. I wtedy tak, to ma rację bytu, żeby nie wozić ze sobą piany. Chociaż możesz też wziąć piany z oprysku i zrobić to samo, więc kurczę, no to jest zgrzyt. No to jest moim zdaniem kolejne zapchanie takiej detailingowej dziury, jeżeli chodzi o biznes. To właśnie owady. Dla mnie piana z oprysku robi to samo. Do bieżącego mycia, nawet z pianownicy. Też rewelacyjnie zwiększy, nie ma problemu. Resztę zrobi myjka, ładnie zrzuci, więc tak naprawdę dla mnie te produkty mogą, szczerze mówiąc, nie istnieć. No dobra, dzięki za obejrzenie. Ja się z Tobą żegnam. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!